Z początkiem września rozpoczęła się druga część rewitalizacji Mikołajek. Tym razem robotnicy pracują na odcinku od skrzyżowania ulicy 3 Maja z Placem Wolności do budynku poczty. Później pojawią się na samym Placu Wolności. Podobnie tak jak na ulicy Kajki i na Placu Wolności wymieniamy wszystkie media ulicy 3 Maja i wymieniamy całą nawierzchnię. Ze względu na częste zalewanie tej części miasta, oprócz standardowej burzówki, gmina zdecydowała się na wykonanie dodatkowego drenażu odwadniającego oraz zebranie wód opadowych z rynien budynków przylegających do ulicy. Cała inwestycja zakończy się w przyszłym roku przed sezonem turystycznym. Remont ulic nie byłby możliwy, gdyby nie pozyskanie środków unijnych. Bardzo się staramy, bardzo dużo pracujemy, efekty chyba nasi mieszkańcy dostrzegają. I tak szczerze mówiąc, bez tego dofinansowania, bez pozyskania środków unijnych, chyba nigdy by nas nie było stać na tyle inwestycji, które teraz przeprowadzamy. W związku z trwającymi pracami zmieniła się organizacja ruchu drogowego. Władze miasta przepraszają za utrudnienia i proszą o wyrozumiałość.